witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w Katowicach i z tej okazji opowiem wam kilka ciekawostek na temat tego miasta. A więc zapraszam do oglądania. Najbardziej znanym punktem w Katowicach jest chyba ten oto tutaj spodem. Jest w stanie pomieścić 11 tysięcy miejsc siedzących oraz jest znany z organizacji takich imprez sportowych, m.in. z pamiętnych meczów polskiej reprezentacji w siatkówce oraz wiele koncertów, a także od kilku lat z wydarzenia gamingowego, czyli Inter Extreme Master, który cieszy się wielką popularnością. Katowice były także bohaterem wielu filmów. Tutaj nagrano m.in. Jesteś Bogiem oraz pamiętną komedię Święta Wojta. W Katowicach znajduje się także wiele muzeum. Śląskie, historii gitary, ale co ciekawe także najmniejszy książek. Można powiedzieć, że Katowice stoją także festiwalami muzycznymi. Bo tutaj w katowickim spotku odbywa się największy festiwal bluesowy, czyli Rawa Blues Festival. Ale znajdziemy tutaj także takie festiwale jak Festiwal Nowej Muzyki czy Śląski Festiwal Jazzowy. Troszkę wyjazd się nam pokomplikował, bo na dworze pogoda jest, w skrócie mówiąc, nie za ciekawa. Rozlało się strasznie, wiatr jest okropny, więc no na zewnątrz na razie no nie ma co nagrywać, więc postaram się jeszcze wam kilka ciekawostek o tych Katowicach opowiedzieć, ale to już raczej tutaj w formie siedzącej osoby w pewnej kawiarni, bo na dworze to na razie nie ma co za bardzo nagrywać. Jak widać, nie tylko ja sądzę, że dzisiaj pogoda trochę nieodpowiednia. No, ta pogoda jest masakryczna totalnie. No a więc macie potwierdzenie, więc co do tych ciekawostek, to w Katowicach znajdziecie także Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. Pierwsza taka siedziba powstała w Warszawie, ale w Katowicach też możecie znaleźć ten budynek. W sumie jest niedaleko Spodka w Katowicach, więc nie jest tam ciężko trafić. Co jeszcze tutaj ciekawego mam zapisanego? Żeby tutaj się nie pomylić i jakieś gafy wam nie palnąć. A więc oczywiście znane miejsce w Katowicach jest także posąg powstańców śląskich, który ma upamiętniać zrywy Ślązaków przeciwko okupacji niemieckiej. No i w Katowicach odbyła się także Ars Independent Festival, czyli jest to taki międzynarodowy festiwal filmów, także gier komputerowych, ogólnie związany z szeroko pojętą dziedziną wideoklipu i odbywa się on ogólnie od 2011 roku. No i co ciekawe, w Katowicach urodził się m.in. Krzysztof Krawczyk oraz pan Durczok. Bo mało kto mógł o tym w ogóle wiedzieć. No i tak patrzę już niektóre informacje były podane tam wcześniej, gdy robiliśmy wam przebitki. No i tak może z takich rzeczy bardziej ogólnych, no to Katowice są oczywiście stolicą Górnego Śląska. No i prawa miejskie nabyły w 1865 roku, a ludność Katowic wynosi 296 tysięcy i 262 mieszkańców. A więc to takie ogólne informacje, które chciałem wam jeszcze podać. Miały być pokazane miejsca, no ale niestety tym razem się nie udało. Się polepszyła, a więc pokażę wam te miejsca, o których wspomniałem wcześniej na nagraniu. A więc tutaj znajduje się pomnik powstańców śląskich. Może Dawid, pokaż troszkę bardziej z perspektywy. I pokażę wam teraz jeszcze kolejne miejsca, o których wspomniałem wcześniej. I teraz jeszcze kolejne miejsce, które już wspominałem wcześniej, czyli Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Jak widać, budynek jest dosyć nowoczesny, ale ogólnie same Katowice tak samo wyglądają. Duża część jest już taka bardzo nowoczesna, a druga jeszcze taki w stylu troszkę, no można powiedzieć, ogólnie starszy, więc jest to miasto wielu różnic. Znajdujemy się teraz koło Centrum Kongresowego. Jest to kolejne znane miejsce w Katowicach i znajduje się ono naprzeciwko Spodka. Dzisiaj organizowane będzie tutaj rozdanie Fryderyków, czyli najbardziej znanych nagród muzycznych w Polsce. W Katowicach znajdują się także dwie olbrzymie galerie handlowe, Silesia oraz Katowicka.
To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał. Pomimo tych wszystkich niedogodności udało się go dograć. A więc, jeśli się wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Oczywiście zostawcie także subskrypcję. I ja wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się już w kolejnym materiale. Trzymajcie się.